Witam Was serdecznie w kolejnym zamówieniu z Shein, czyli dawniej Shein Site. Dzisiaj będzie króciutko, bo tylko 4 t-shirty i na końcu tego filmiku będzie dla Was taka mała niespodzianka, więc zostańcie ze mną lub przewincie do końca. No i zaczynamy. To jest pierwszy t-shirt, który sobie wybrałam. Ja się tak odsunę i przestanie być widać moją twarz. Pierwszy t-shirt z taką grą słowną idealną na tę okazję, czyli na piątek. I to jest t-shirt bawełniany. Wszystkie t-shirty, które zamówiłam, są bawełniane, bo nie chcę się w nich po prostu pocić straszliwie jakoś. I z jakości jestem bardzo zadowolona, wszystko jest ładnie odszyte, nie ma tutaj żadnych próć, wszystko jest normalnie, tak jak w sklepie. Nadruk też wygląda na w miarę stabilny, wszystko rozmiarowo też jest w porządku. Ja zamawiałam M-ki, także osobom z moimi kształtami polecam M-ki. W S-ki bym się wbiła tak na ciasno, podejrzewam, czyli zależy jak kto lubi, ja chciałam mieć luźniejsze t-shirty takie na co dzień. No i z tyłu zwykły biały t-shirt, wszystko jest normalnie, wszystko jest regularnie, tak jak trzeba, także mierzymy następny. No i następny t-shirt prezentuje się tak, jest bardzo luźniutki, tutaj dosyć wysoko skrojony, także nie pasuje do super niskich spodni, to musicie mieć na uwadze. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba, też jest świetny jakościowo materiał, bardzo przyjemny. Tu ma taką krzywo wszytą kieszeń, także naprawdę... No, jest bardzo prosty, ale myślę, że ta krzywa kieszeń i ten nietypowy krój powoduje, że bardzo fajnie on wygląda. Rękawki troszkę takie nietoperkowate, z tyłu wszystko regularnie, czyli mamy tu po prostu wiszący ten ogonek. On jest tej samej długości co przód, czyli to nie jest ten taki typowy krój z długimi właśnie tyłami. Dekolt w porządku, nie jest za duży, nie jest za mały. Ja bardzo nie lubię, jak koszulki są aż takie i wtedy się wygląda jak jakiś obważam i nie ma się szyi. Także troszeczkę tutaj tego obojczyka moim zdaniem trzeba czasem odsłonić. I mierzymy trzeci. Teraz trzecia taka t-shirto bluzeczka. Jest z rękawkami lekko za łokieć. Ja bardzo lubię taką długość rękawków, także jest dla mnie idealna. Też biała w paski, nie wiem co mnie strzeliło. Też nietoperkowaty krój. I tu ma takiego przystojniaka. Też bardzo mi się podoba, bardzo miły, również bawełniany materiał. Wszystko tak jak normalnie, czyli żadnych tutaj dyndaków. Chociaż ja lubię ten krój z dyndakami, no ale to nie są takie właśnie dyndaki. Zwykła, prosta, biała bluzeczka w paseczki. No i czwarta bluzeczka, moja ulubiona. To jest taka już nie bawełniana, ale taka szyfonowa bluzeczka z taką szydełkową koronką. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Uważam, że jest zrobiona bardzo dobrze i wygląda wręcz tak troszkę ekskluzywnie, a obawiałam się, że ta szydełkowana część będzie bardzo kiczowata i tandetna, no bo nie jest to droga bluzka, ale naprawdę wszystko jest zrobione świetnie. Tu mamy dwie takie falbanki szyfonowe, długość jest taka sobie, także miejcie to na uwadze, że no nie jest to super długa bluzka, która będzie zasłaniała wszystko, jeśli ubierzemy bardzo niskie spodnie, ale jest długości powiedzmy takiego przeciętnego t-shirtu. Rękawek jak widać krótki, rozmiar to też jest M-ka i tutaj radzę mieć na uwadze też to, że te szydełkowe części się nie rozciągają, także jeśli ktoś jest szerszy w barach, to niech nie ryzykuje z jakimiś S-kami, bo może być różnie. U mnie jest na szczęście idealnie, czyli udało mi się. I ona jeszcze z tyłu ma taką łezkę, takie fajne zapięcie, które dodaje takiej dziewczęcości, lekkości i małego takiego charakteru romantycznego, także ja bardzo lubię tego typu detale. No i to by było na tyle, czyli takie cztery t-shirty wybrałam. Jak zwykle linki macie na dole i możecie tam zobaczyć, jak te rzeczy wyglądały na zdjęciach i porównać sobie rzeczywistość ze zdjęciami. Możecie tam też zobaczyć ceny. A teraz co do tej obiecanej niespodzianki. Otóż wynegocjowałam dla Was, bo była to moja inicjatywa, tak odważyłam się trochę zapytać tych ludzi, z którymi się na co dzień kontaktuję, czy mogłabym na przykład wybrać dla Was jakieś trzy t-shirty i zrobić Wam rozdanie, żebyście też mieli coś z tego, że oglądacie cierpliwie te moje filmiki i że ja mam po prostu darmowe ciuchy. Powiedzieli, że nie ma sprawy, że nie muszą to być t-shirty, ale uwaga, uwaga, jedna z Was, bo tam są rzeczy tylko dla kobiet, chyba że chcecie wygrać prezent dla swojej kobiety, siostry, mamy, kogokolwiek, ma szansę wygrać kupon na 100 dolarów i te 100 dolarów możecie potem zamienić na ciuchy, jakie tylko chcecie, na ich stronie. A co trzeba zrobić? Także wymóg ze strony Shein jest taki, żebyście udostępnili linka, który będzie tu poniżej wraz z taką instrukcją, na jakimkolwiek swoim społecznościowym portalu. Może być to Facebook, może być to na przykład jakiś blog, jeżeli taki blog macie, i potem musicie wygenerować linka do
posta, w którym jest to udostępnienie i wkleić tego linka tutaj w komentarze pod tym filmem. Jeżeli nie wiecie, jak zrobić takiego posta, to zaraz tutaj będzie taki mój mały instruktaż. On dotyczy Facebooka, z innymi rzeczami musicie sobie poradzić sami. Jeżeli wybieracie udostępnienie na blogu, to po prostu dajcie link do wpisu, w którym jest to udostępnienie, a wymóg z mojej strony. Na początku nie chciałam mieć żadnych wymogów, tak jak w przypadku tego konkursu z czekoladami, gdzie było was po prostu, była was taka ilość, że masakra, co bardzo mnie w sumie cieszy, ale szkoda, że miałam tylko jedną nagrodę na tyle osób, ale stwierdziłam, że mój Facebook jest przeze mnie totalnie zaniedbany, to znaczy nikt o nim nie wspomina i w ogóle nikt nie wie, że go mam, więc tak po prostu, żeby mieć inną też metodę kontaktu z wami, pewnie częściej szybszą, chciałabym, żebyście udostępnili również mojego Nessiowego Facebooka i też wygenerowali taki post. To jest dosłownie 5 sekund wygenerować ten post, więc nie ma z tym dużo roboty. I wkleili po prostu oba linki w ramach komentarza tutaj pod tym filmikiem. Czyli link udostępniający stronę Shein, link udostępniający mojego Facebooka, kopiujemy, wklejamy i bierzemy udział w konkursie i wygrywamy $100. Cała instrukcja jeszcze będzie tutaj pod spodem, a teraz już się z wami żegnam stąd, z mojego balkonu, bo po prostu topię się i zapraszam was na malutki instruktaż o tym, jak zrobić taki post, jak wygenerować taki post z naszym udostępnieniem na Facebooku. No i tutaj macie taką krótką instrukcję, co zrobić, żeby wygenerować taki post. Oczywiście pierwsze, co robicie, to kopiujecie linka, który jest pod tym filmikiem w opisie i wklejacie go do swojego statusu na Facebooku. I potem klikacie opublikuj. Następnie macie opublikowanego posta i widzicie tutaj swoje zdjęcie, imię i nazwisko, że udostępniliście link i że stało się to przed chwilą i gdzie to się stało. I właśnie tam, gdzie jest napisane przed chwilą, musicie kliknąć i wtedy zostaniecie bezpośrednio przekierowani do takiego postu, który wygenerowaliście i teraz musicie skopiować ten post, ten adres i wkleić go w komentarz pod tym filmikiem. I tak samo robicie z udostępnianiem mojego Facebooka. Także mam nadzieję, że dacie sobie radę. Wiem, że większość z was potrafi to zrobić, ale nie wszyscy potrafią, a ja po prostu nie chcę, żeby konkurs był ograniczony tylko dla tych osób, które wiedzą, jak to się robi, bo to jest głupota i nikt nie musi wiedzieć, jak to się robi, więc chciałam wam pokazać, jak to zrobić. Także życzę wam powodzenia. Rozstrzygnięcie tego konkursu będzie za 2 tygodnie, o tej samej porze, w piątek, także zapraszam was po prostu do obserwowania mojej strony i w piątek możecie się spodziewać wybrania zwycięzcy i zwycięzcę wybiorę po prostu przez losowanie.